Zaczynamy spacer po moście do nieba. Zapraszam. Zobacz, co się stało dzięki tobie. Jesteśmy na poziomie minus 1, gdzie od podjazdu specjalnie przygotowanego także dla pojazdów medycznych od razu będzie można wprowadzać osoby chore. Łóżko będzie wjeżdżało sobie tutaj prościutko do punktu przyjęć. To jest biurko lekarza. Tutaj będą już mali pacjenci mogli sobie czekać na rozmowę. Tu będą pierwsze kontakty z lekarzami. Tam są jeszcze takie fajne... O, to musicie zobaczyć. Zwróćcie uwagę, jaki fajny pit stop. A dalej zaczynamy wchodzić do domu. Te stopnie wszystkie, które tutaj widzimy, każdy z nich ma swojego patrona, swojego anioła, swojego świętego. Każdy obrazek to jest także przypomnienie, że ty jesteś. Widać podwórko, pierwsze hospicjum dla dorosłych. Od razu też widzimy, jest pełno różnych półek z grami, z książeczkami w języku polskim, w języku litewskim. Sprawdzaliśmy już jedną grę chyba nawet. Chyba w tą graliśmy. Tak. Z dziećmi. Wchodzimy do pierwszych pokoi. Zapraszam. Pierwszy pokoik dziecięcy. Każdy pokoik ma inne właściwie wyposażenie. Tak, żeby był indywidualny. Pewnie będzie miał swojego ulubionego pluszaka, chociaż tutaj trochę tych pluszaków jest. I to też są pamiątki z wielu miejsc Polski. Z Gliwic, z Kielc, z Wrocławia, z Poznania, z Elbląga, z Suwałk, z Warszawy. I pewnie długo bym musiał opowiadać, wymieniając dziesiątki miast, dzięki którym te pokoiki żyją. Chodźmy dalej. Czyli każdy pokoik ma swoją łazienkę. Tu jest. Tu akurat mamy przykład takiej wanienki dla osób chorych. Jest system przywoływania. Jeżeli coś się komuś stanie, będzie sam, to będzie mógł spokojnie przywołać. Idziemy dalej. Teraz zapraszam. Tu jest taki kącik medyczny. Tu jest pokój dla lekarzy. Nie jestem lekarzem, więc trochę jestem tu nielegalnie. Teraz idziemy do pokoju rehabilitacji. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Rehabilitujemy tutaj dłonie, plecy, kolana, więc tutaj specjaliści będą się nimi zajmować, żeby jak najdłużej utrzymać ich w formie. Jest dużo materacy, to są wszystko także dary od was. Zapraszam teraz do pierwszej przestrzeni, która jest taką przyjaznym pokojem, gdzie możemy spokojnie posiedzieć z przyjaciółmi, zaprosić także dalszą rodzinę, żeby ona mogła tutaj chwilę pobyć ze swoimi najbliższymi. My się odstawimy do swojego pokoju, a weźmiemy pieska. O, i chciałem wam pokazać jeszcze tutaj przedstawiciela. Ogromnego przedstawiciela waszej ogromnej czułości. Gratulacje z okazji otwarcia hospicjum. Życzy zespół fundacji Pomóż Im. Idziemy dalej. Tu mamy wejście z podwórka. Kolejne. Takie, nazwijmy to główne, gdzie także latem można spokojnie wychodzić. Jest bardzo dużo drobiazgów, które mogą się przydać na dzień dobry. Dużo kredek, jest dużo farb, kolorowanek. Teraz zapraszam na piętro, które myślę, że was zaskoczy.
Zacznijmy od razu od pokoju dla najmniejszych bohaterów, właściwie największych bohaterów, ale tych najmłodszych. Ten pokoik ściska serce od razu. Ta łóżeczka także pomogli zakupić przyjaciele z Polski. Nie umiem o tym pokoiku opowiadać. I to są pierwsze przykłady tego pragnienia siostry, żeby dzieci mogły patrzeć w niebo cały dzień. Dlatego są te przeszklone dachy. Tu mamy kolejny pokój, który jest jednym z takich... Niektórzy mówią, że jest pięciogwiazdkowy ze względu na ilość, są dwa łóżka, ale także właśnie przepiękny centralny widok na kościół podświetlony z drzewami. Super, nie? No i tu mamy to, co niektórzy nazywają świątynią światła. Całkowite przeszklone miejsce, tak żeby tu przejść i oddychać już niebem, patrzeć w nie na dole, tak też tutaj. To jest pamiątka z wizyty przy wzgórzu Nadziei, na którym stoją obydwa hospicja. Wizyty papieża Franciszka. Tutaj jest różaniec, który cała wspólnota hospicyjna była nim opleciona w trakcie wizyty Franciszka. To jest rama okienna z okna domu księdza Sopoćki. Fajnie przez to okno widać zachodzące słońce. Musicie takie zobaczyć. Przyjedźcie tutaj wieczorną porą i zobaczycie, jak pięknie to widać. Zresztą cały ten widok stąd, to jest widok na Starówkę i naliczyliśmy 12 wież kościołów. 12 wież kościołów. A co to znaczy? Z czym mi się to kojarzy? Z 12 łóżkami, które tutaj są przygotowane dla dzieci. I zapraszam Was do ostatniego pokoiku. Jesteśmy w ostatnim pokoiku. Właśnie najbardziej przeszklonym, którym widać jeszcze część Starówki i znowu ten sam kościół z drzewami. I to jest koniec naszej wycieczki, ale nie koniec historii. Zaczynamy nowy etap już, który będzie wyznaczany małymi stópkami, ale także Twoją decyzją, Twoją pomocą, Twoim każdym gestem, małym, dużym, jakim możesz. Jeżeli możesz komuś opowiedzieć o tym miejscu, to zaproś go na most do nieba. Na tym moście każdy z nas ma swoje miejsce. Niektórzy nas wyprzedzają i potem kiedyś po drugiej stronie będą nas przyjmować z radością, dziękując za te drobne gesty. Ufam w to bardzo mocno, że wszyscy się spotkamy w domu Ojca. Ale wcześniej trzeba będzie przejść przez most do nieba. Do zobaczenia przy kolejnych dobrych dziełach. Odmeldowuję się.